Dzień dobry, Justyna Norbert. Witam Państwa we wtorek 25 lipca i zapraszam na dzisiejsze wydanie wiadomości. Blisko 2000 osób odwiedziło w tę sobotę twierdzę Srebrna Góra. Za nami pierwszy festiwal piwa i sera. To była prawdziwa uczta dla amatorów piwa i smakoszy serowych smakołyków. W sobotę 22 lipca na dziedzińcu twierdzy Srebrna Góra odbyła się wyjątkowa impreza kulinarno-muzyczna, która przyciągnęła na teren historycznej fortyfikacji tłumy zwiedzających. Pierwszy festiwal piwa i sera miał na celu promocję dziedzictwa, tradycyjnego browarnictwa oraz wytwarzania sera. Unikatowy obiekt dziedzictwa kulturowego Europy, jakim jest Twierdza Srebrnogórska, to także idealne miejsce, by zaznajomić się z historią naszego regionu. Nie było inaczej i tym razem. Cała biesiada nawiązywała bowiem do historii spożywania piwa na twierdzy przez żołnierzy Wojska Pruskiego. Sporym zainteresowaniem wśród biesiadników cieszyło się piwo Muszkiet Srebrnogórski, wytwarzane przez browar Rebelia z Ząbkowic Śląskich. Kwota zebrana z jego sprzedaży przeznaczona zostanie na prace remontowe na terenie twierdzy. Oprócz muszkietu, browar Rebelia serwował swoje kultowe już piwa, jak Krzywe Zwierzy czy Postaw na swoje. Ogromne tradycje piwowarskie ma także stolica księstwa Świdnicko-Jaworskiego. Dlatego też wśród piw, których można było skosztować na festiwalu, znalazły się także te z browaru Świdnica. Podawane były one ze stylowego samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej. Swoje oryginalne w smaku piwa zaprezentował także browar Brewera z Rybnika. Idealnym dodatkiem do degustacji regionalnych piw była możliwość skosztowania wielu gatunków sera. Wśród wystawców znaleźli się tak znakomici producenci wyrobów serowych, jak sery lutomierskie, oscypki z Bystry czy sery kozie z Podlesia. Serca biesiadników skradły także wykwintne dania przygotowane przez hotel Srebrna Góra Restauracja Iluzja, który specjalnie na tę okoliczność zaserwował piwny gulasz z dzika, zupę serową oraz tartę kurkowo-serową. Teraz sam szare myśli zaplątane. Ile lat się znam, tego dziś nie pamiętamy. Byłem zawsze ty.
Oprócz wyśmienitego jedzenia oraz zgłębiania tajników na temat gatunków piwa, na gości czekało wiele atrakcji. Integralnymi elementami imprezy były plenerowe występy, muzyka na żywo, tańce oraz ognisko, a biesiadowanie trwało do późnych godzin wieczornych. Był to pierwszy festiwal piwa i sera w Srebrnej Górze, ale organizatorzy już teraz zapowiadają, że na pewno nie ostatni. Taka skromna, taka sexy bomba. Sobie zaśpiewać wspólnie ze mną słowa proste jak palą od wiadra. W najbliższą niedzielę w Świebodzicach odbędzie się wyjątkowa akcja charytatywna. Zapraszam też serdecznie w ostatnią niedzielę lipca, czyli 30, na nasze gminne lotnisko. Będziemy tam mieli bardzo wyjątkową imprezę charytatywną. Zbieramy pieniądze na leczenie małej dziewczynki 7-letniej, naszej mieszkanki Majeczki Dobrzańskiej, która choruje na glejaka. I ta zbiórka będzie taka zupełnie inna, ponieważ za symboliczny datek do puszki będzie można się wzbić przez tworze szybowce. Jest to pomysł naszego Towarzystwa Lotniczego i jednego z naszych radnych miejskich, pana Darka Błaszczyka. Chcemy zebrać przede wszystkim pieniądze na leczenie Majki, ale przy okazji Towarzystwo będzie biło rekord lotów szybowcem. Chcą, mają taki ambitny plan, żeby to było 100 lotów. Także trzymamy kciuki, że im się uda i bardzo zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć bardzo szczytny cel, czyli leczenie małego dziecka, na nasze gminne lotnisko 30 lipca od godziny 10 będą się te loty odbywać. Serdecznie zapraszam. Wypoczywaj w spokoju. Taką nazwę nosi letnia akcja Straży Miejskiej w Świdnicy. Akcja Wypoczywaj w spokoju. Na czym dokładnie polega? Przede wszystkim pomysł powstał, sami na własnej skórze wyjeżdżamy, zostawiamy swoje mienie, prosimy zawsze sąsiadów o to, żeby spojrzeli na to, co myśmy zostawili. I na tej podstawie wpadliśmy na taki pomysł, że ci ludzie, którzy sąsiedzi, żeby ich aktywizować, żeby mogli doglądać naszego mienia, ale oni wtedy nie wiedzą, gdzie mają się zgłosić, więc zaproponowaliśmy im, że najlepiej zadzwonić do Straży Miejskiej. W zeszłym roku mieliśmy kilka takich telefonów. To było znakiem dla nas, że należy to powtórzyć, ponieważ ludzie wyjeżdżając pozostawiają swoje mienie, no i wtedy nie wiadomo, co z nim się dzieje. Ale sama świadomość tego, że mamy do kogo się zwrócić, że ktoś się zainteresuje naszym mieniem, wpływa na to, że czujemy się bezpieczniej. Taki aktywny sąsiad, jak zadzwoni, przyjedzie patrol, nawet jeżeli się nie potwierdzi, to już samo zainteresowanie się budynkiem wpłynie na to, że no, będziemy czuć się lepiej, bezpieczniej. A co z ogródkami działkowymi? Czy tam są jakieś patrole Straży Miejskiej? A jeżeli chodzi o ogrody działkowe, mamy program, który trwa już kilka lat. Polega to on na tym, że 3 razy na dobę, mniej więcej 0,5 godziny dziennie, patrol spędza na ogrodach działkowych o bardzo różnych godzinach. Z tego są tworzone zapiski,
Także staramy się być i aktywnie pokazywać się na tych ogrodach. To załóżmy, że nasz sąsiad wyjechał na wakacje i wiemy, że jego dom stoi pusty, a widzimy, że ktoś się kręci gdzieś tam koło płotu. Co w takiej sytuacji? Gdzie mamy dzwonić? Możemy zadzwonić na numer alarmowy 986 997 112, poinformować jakąkolwiek służbę mundurową o tym, co zaobserwowaliśmy. Na pewno i Straż Miejska, i Policja pojedzie lub dojdzie w to miejsce, zrobi rozpytanie, dowie się, o co chodzi w całej sprawie, podejmie jakieś kroki w celu zabezpieczenia tego miejsca. Na nieczynnej stacji kolejowej w Jugowicach odbyły się 15 Mistrzostwa Polski w drezynowaniu. Impreza zorganizowana przez gminę Walim i Wsowiogórskie Bractwo Kolejowe co roku przyciąga rzesze miłośników drezyn. Na torach zabytkowej malowniczej linii kolejowej mknęły drezyny zarówno spalinowe, jak i ręczne. Cieszę się, że miałem okazję dziś tutaj przyjechać na te bardzo miłe zawody. Nawet popróbowałem tutaj sił razem z redakcyjnym kolegą. Mam nadzieję, że jeszcze będzie szansa. Musicie powtórzyć ten bieg, bo pojechaliście 50 metrów za metę. Tak, no jako zarządca infrastruktury może mam małą wprawę w prowadzeniu tego, ale myślę, że poprawimy wynik. To prawda, pani redaktor, szanowni państwo. Pociągi będą tutaj za chwilę jeździły, słyszałam. Tak, może nie lada moment, natomiast linia 285 będzie reaktywowana przy współpracy Polskich Linii Kolejowych oraz Urzędu Marszałkowskiego, czyli cała linia od Wrocławia aż do Jedliny Zdroju. Oczywiście będzie się odbywać to falami. W pierwszym etapie odcinek Świdnica-Sobótka, Świdnica-Jedlina Zdrój. Później w następnym etapie Wrocław Główny-Sobótka. Ze względu na ruch towarowy, który tam się odbywa. Także ta niezwykle malownicza linia wróci do życia. Wróci do życia ruch kolejowy. I zapewne wszyscy mieszkańcy będą z tego zadowoleni, ale nie tylko mieszkańcy. Jest to też szansa na rozwój turystyki ze względu na te piękne okolice. Jesteśmy tutaj na terenie bardzo pięknego dworca. Te imprezy drezyniarskie Bractwo Sowiogórskie organizuje już jakiś czas, zresztą nie tylko. Rekonstrukcje różnego typu się tutaj odbywają, a do tego za jakiś czas dojdzie taki ruch kolejowy z prawdziwego zdarzenia. Także sądzę, że będzie to zadowoleniem dla wszystkich mieszkańców. Będzie się działo. Będzie się działo. Dzieje się także dzisiaj. Czy przejażdżki drezyną, tą przepiękną, malowniczą trasą, one się odbywają tylko dzisiaj? No, zależy to od organizatorów oczywiście. Regularnie odbywają się te zawody drezyniarskie. Nie ma tutaj może jakiegoś takiego stałego planu tych przejażdżek drezynowych. Oczywiście zależy to w dużej mierze od organizatorów. Linia jest zamknięta, wobec czego procedury związane z dostępem do infrastruktury są bardzo uproszczone. Mam nadzieję, że przy otwarciu linii również jakoś sobie poradzimy, żeby nie było problemów i żeby tradycję podtrzymywać, bo tradycja jest dobra, promuje nie tylko same sprawy kolejowe, ale również region, co jest pożytkiem dla wszystkich. Zawody rozegrano na dwóch dystansach. Pierwszy wynosił 2 razy po 200 metrów i przeznaczony był dla uczestników jadących w parach na drezynach ręcznych. Pierwsze miejsce w kategorii VIP zajął team złożony z przedstawiciela naszej redakcji oraz dyrektora zakładów linii kolejowych w Wałbrzychu. 1 minuta 40 sekund i 29 setnych nazywała się Ale Kolejarze, czyli nazwa zobowiązuje, a Ale Kolejarzy tworzyła ekipa w składzie Dariusz Kolubka, Sławomir Zięba. Wielkie brawa! 1 minuta 40 sekund i 29 setnych Sławek i Dariusz. Oto zwycięzcy kategorii VIP. Ja myślę, że jeszcze dwie osoby, Darek i Sławek, i są w stanie rywalizować też w kategorii twardziele. Drodzy Państwo, przypominam, 15. edycja Mistrzostw Polski w drezynowaniu to ściganie się w 5 kategoriach. Kategoria kobiety, przeznaczona dla dwóch pań.
od 2 lat okazuje się, że rzeczy niemożliwe stają się możliwe. Tutaj to jest taka nasza mała ojczyzna. Nie możemy porównywać się, nie wiem, do otwarcia stoczni w Szczecinie, w Gdańsku, tym podobne rzeczy, ale te małe takie perełki nasze lokalne. Raz, że no, bardzo interesująca linia, ta cała Wałbrzych-Kłodzko, to już nie chodzi tylko sama komunikacja, również właśnie ze względów turystycznych. I to też nie tylko polskie linie kolejowe, ale one wyszły naprzeciwko potrzebom lokalnych mieszkańców. Po prostu słuchają się ludzi. Ludzie już sami zaczęli, teraz to jest tylko prosta rzecz, się do tego dołączyć, żeby to było no, z ogólnym pożytkiem dla wszystkich, a szczególnie dla tej naszej lokalnej społeczności. Rozmawiałam tutaj z turystami, z mieszkańcami. Wszyscy są zachwyceni właśnie tym, że można się przejechać Drezyną, że można zobaczyć i podziwiać to piękne miejsce. To jest wycinek. To jest naprawdę, nie wiem, jaki wycinek, jakich 1/50, 1/60, bo to już za zakrętem, do którego dojechaliśmy, już byłoby coś innego, już coś nowego, że nie wspomnę, że atrakcją, a szczególnie dla dzieci, młodzieży, jest przejechanie się tymi wysokimi, 3-4 razy wyższymi wiaduktami niż tutaj były, gdzieś tam, nie wiem, w Słupsku czy w Ludwikowicach Kłodzkich. To sama podróż jest atrakcją, a łączy 2 co najmniej bardzo ciekawe i historycznie, i turystycznie miejsca: Wałbrzych, Kłodzko, twierdza w Kłodzku, Wałbrzych, Zamek Książ. Szybciutko liczę, chyba 13 spotkanie z Drezynami, w których uczestniczę i zawsze brałam udział w zawodach. No dzisiaj kontuzja mi to uniemożliwia, a szkoda. Ale nawet jeżeli nie mogę uczestniczyć i sama zmagać się z Drezyną, to odbyłam bardzo sympatyczną przejażdżkę. Już taką Drezyną zmotoryzowaną, o tak bym może ją określiła. I tak jak jechałam tą Drezyną, to sobie pomyślałam tak, że jest to zakosztowanie i poczucie smaku pięknych okolic, w jakich my mieszkamy. A jak poczuliśmy ten smak, to już mamy apetyt na więcej, czyli na zwiedzanie, na obcowanie z przyrodą, na przebywanie tam, gdzie jest pięknie, spokojnie, bez konfliktów i gdzie można wspaniale odpocząć. I wszystkich zachęcam do tego, żeby jeszcze może przyjechali, a jeżeli nie, to żeby w przyszłym roku, w lipcu, przypilnowali terminu i byli tutaj z nami, bo naprawdę impreza warta polecenia, warta uczestnictwa i warta zasmakowania tego innego klimatu, tego wiatru we włosach i tych pięknych okolic. I zapromowania tych okolic przepięknych, w którym przyszło nam mieszkać. Dodam, w Polsce. Nie trzeba jechać daleko za granicę, żeby podziwiać przyrodę, żeby odpocząć. Jesteśmy tutaj w Jugowicach, naprawdę wszyscy są zachwyceni. To tak jak powiedziałam, to jest ten skosztowanie, to jest ten pierwszy smak. A potem trzeba czerpać z tych okolic naszych, z tego naszego pięknego terenu, wypoczynku garściami. Bractwo, kiedy zaczynało swoją działalność ponad 15 lat temu, cel był taki, by uratować tą linię od zapomnienia, bo wiemy, że ruch kolejowy to już wiele lat temu się zakończył. Przestały jeździć pociągi pasażerskie, przestały towarowe. No i chcieliśmy uratować, by docenić to, że są tu piękne wiadukty, piękna infrastruktura i piękne połączenie. Stąd też pomysł na zawody już 15 lat temu i teraz 15 ich edycja, które skutecznie kontynuujemy. Czyli jubileusz, 15 razy już się tutaj ta impreza odbywała, z każdym rokiem ciekawsza, z każdym rokiem więcej odwiedzających tutaj przychodzi. Można to tak nazwać. Mamy taki jubileusz, był 12, były 13 zawody takie. Zastanawialiśmy się, czy ta 13 będzie dla nas szczęśliwa. Teraz 15 edycja i zobaczymy, jak to długo potrwa, ponieważ jak wiemy, są plany rewitalizacji tej linii kolejowej.
Tak, za jakiś czas ta linia będzie zrewitalizowana, potwierdził to dzisiaj w rozmowie ze mną pan dyrektor. Tak, no my też mamy taką wiedzę, wiemy na jakim mniej więcej to jest etapie, chociaż wiadomo, zawsze nastawienie jest troszkę sceptyczne, wiele razy mówiło się o ratowaniu linii, chociaż teraz jest determinacja, więc zobaczymy jak to będzie wyglądać. Wiemy, że do końca przyszłego roku pierwszy kilometr ma być zrobiony od góry. Cieszycie się? Tak, chociaż to jest dla nas taki specyficzny moment, kiedy dopełnia się ta działalność Bractwa, które w swoim założeniu miało ratunek tej linii i nagle dochodzimy do momentu, kiedy ten założenie podstawowe, statutowe się spełni i pytanie, co będzie dalej. Nad tym się będziemy jeszcze zastanawiać. Żeby rozwijać. Tak, ale jednak kwestie prawa kolejowego nie do końca normują to, jak drezyny mogą funkcjonować na co dzień, więc jeśli linia będzie czynna, naprawdę będziemy musieli się zastanowić, co wtedy dalej i jak uda się to ewentualnie pogodzić. Jest to 15. edycja. Były w różnych formach, był PRL, było country. Dzięki tym edycjom, żeśmy odremontowali ten przepiękny budynek po PKP. No bo zawody drezynowe jednak powodują, że jest rozwój. Dzięki temu zrobiliśmy scenę profesjonalną, która będzie służyć przez lata. Ściągamy tutaj ludzi na coś, co jest atrakcją. No bo gdzie można drezynować, proszę mi powiedzieć. Nie ma raczej takich miejsc. A tu można tradycyjną drezyną, moja, twoja, pojeździć, pocieszyć się. Można pojeździć spacerową, spalinową. Bawimy się bardzo dobrze. Za naszymi plecami nadciągają tłumy. Świetnie. Rano byli nad wodą, bo jest piękna pogoda. Teraz robi się troszeczkę chłodniej, przyjemniej. Wiedzą, że będzie dobra muzyka, będą tańczyć i przychodzą. Dzisiaj się tutaj wszyscy bawimy do białego rana. Do białego rana. Mam nadzieję, że wszyscy okoliczni ludzie tutaj przyjdą i nie będzie im przeszkadzała muzyka do białego rana. Nie tylko okoliczni, ale także turyści z najdalszych zakątków naszego kraju, którzy przyjechali tutaj wypoczywać. Bardzo dużo ludzi jest na terenie gminy Walin. Dobrze się reklamowaliśmy, więc no, mam nadzieję, że są z całej Polski. Oboje Państwo mieliście okazję wziąć udział w takiej krajoznawczej wycieczce drezyną i widziałam po minach, że byliście Państwo zachwyceni. No zgadza się, tylko ja chciałam wcześniej powiedzieć, że już od 15 lat jeździmy tymi drezynami rekreacyjnie, ale też zawodowo, bo na przykład dzisiaj brałam udział w zawodach, no zajęłam nawet dobry czas. Nie miała Pani dzisiaj szans, ponieważ nasza redakcja startowała, więc no wiadomo. Tak, ale zajęłam dobry czas i tym się cieszę. W każdym bądź razie powiem, że organizatorzy, czyli Sowiogórskie Bractwo Kolejowe i Gmina Walin, co roku dostarcza tu wielu atrakcji, po prostu dla gości możemy się czuć tu bardzo wyjątkowo i spędzić wspaniale czas. Między innymi służą do tego też te przejażdżki drezyną. I przy tym, przy okazji możemy podziwiać piękny krajobraz, jakie nam dostarczają góry Sowie. To jest w ogóle urokliwe miejsce, widać w tle też Zamek Grodno, także no, zapraszamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie byli, nie widzieli Jugowic Górnych, tej linii kolejowej 285, tak zwanej Bystrzyckiej, która właśnie nas tutaj gościła, więc przy okazji właśnie tych przejażdżek drezynowych zapraszam, żeby zobaczyć te piękne uroki. Panie Stanisławie, a nie wiem, czy pan dzisiaj brał udział w zawodach? Nie brałem udziału w zawodach ze względu na stan mojego zdrowia. Jednak to jest jakiś wysiłek. Ja rozumiem, że to było na zasadzie zabawy, ale nie zaryzykowałem ze względu na stan zdrowia. Ale tą krajoznawczą wycieczkę pan odbył. Tak, jestem bardzo zadowolony z tej wycieczki, na którą mnie namówiła koleżanka Grażyna. Pierwszy raz w życiu. Wy tak sobie dzisiaj tutaj razem spacerujecie i podziwiacie, widziałam, obserwowałam was. Oprowadzam je po własnych terenach, gdzie przebywała od dziecka i do dzisiaj tutaj przebywam. Warto przyjechać do Jugowic? Bardzo warto, wszystkich zapraszam. Ciekawa impreza, jak zauważyłem, rodzinna impreza. Bardzo się z tego cieszę, że dużo właśnie rodzin korzysta z takiej okazji. Ja myślę, że również organizatorzy zadbali o to, żebyś tu przyjechał, o ten komfort i psychiczny, i fizyczny, bo przynajmniej byłeś z tymi, co tam drezynują. Tak. Tak, ale na pewno pan chciał wystartować, no tylko zdrowie. Na pewno bym spróbował, ale no niestety z moim ciśnieniem nie da się zaryzykować, tym bardziej przy takim upale, który tutaj dzisiaj w Jugowicach panuje.
Zawsze z radością wracam do naszych terenów, do naszego regionu. To jest przecudnie i każdy, kto przyjeżdża w ten region. Góry, zieleń, przepięknie, piękna architektura, zabytki i bardzo dobrzy ludzie. I to jest chyba najważniejsze, oprócz tego, że jest pięknie. Ja miałam okazję rozmawiać z panem niedawno, zapowiadaliśmy koncert z okazji urodzin Carlosa Santany, tak, to dopiero w środę, ale dzisiaj przepiękna impreza związana z drezynowaniem. Czy pan startował? Tak, startowałem dzisiaj jak właściwie chyba co roku startowałem w drezynowaniu. W tym roku udało mi się, miałem bardzo dobrą partnerkę, dlatego zajęliśmy trzecie miejsce. Bo my byliśmy pierwsi. Cieszę się. To radość, że mogliśmy oddać miejsce państwu pierwsze. Myślę, że cieszę się, że są takie dyrektor imprezy. Dyrektor kolei był z nami, to może dlatego. Znał tory. Chyba tak. To może dlatego udało mu się wygrać. Może to było przewagą jego, bo każdy swój teren jak zna, to jest jednak trochę w lepszej pozycji. Ale przepiękna impreza, corocznie organizowana impreza, która tu w Walimiu zbiera bardzo dużo ludzi z rodzinami. Ludzie przyjeżdżają, cieszą się, bawią się. Drezyny to są atrakcją dla dzieci. Tu jest masę różnych imprez dla dzieci, zabawy. Teraz odbywa się teatrzyk, po południu będzie muzyka, jeszcze więcej muzyki i no nie mnie reklamować. Ja cieszę się, że taka impreza jest. My też na miarę to, co można zaproponować naszym mieszkańcom, żeby nie zabierać mieszkańców czy gości z takich imprez, które są w okolicznych miejscowościach. My też w Szabnie mamy swoje imprezy, muzyka na promenadzie w parku dzisiaj, jutro. Ale koncerty promenadowe. Tak, koncerty promenadowe są w każdą niedzielę i to jest, cieszę się, że ludzie mają gdzie przyjść, gdzie mają się pobawić, gdzie mogą przebywać na świeżym powietrzu z rodzinami, ze znajomymi, porozmawiać i trochę od tego zgiełku, od tej niepotrzebnej atmosfery, która troszeczkę nas denerwuje w ciągu tygodnia. Dobrze, że w sobotę, w niedzielę możemy odpocząć i trochę odetchnąć, a pogoda sprzyja. Jak było 49 województw, jeździłem po Polsce i stwierdziłem, że nasze województwo jest najpiękniejsze. Tu mamy wszystko. Góry, lasy, rzeki, zapory, jeziora, zabytki. W innych województwach tego nie ma, nawet na Mazurach. Dużo jezior, ale że znaleźć jakieś atrakcyjne miejsce, jakiś zabytek, to trzeba jechać 100-120 km. A tu gdzie nie rzucisz kamieniem, to trafiasz. W zamek. W coś atrakcyjnego. Trzeba zapraszać ludzi w te miejsca, trzeba promować do wewnątrz, bo tej promocji do wewnątrz jeszcze wciąż brak. Wiele osób uważa, że nie wiemy, w jak pięknym i ciekawym miejscu mieszkamy. No niestety zauważyłem taką tendencję, że ci, którzy tu mieszkają, uważają, że to jest normalne, naturalne, w związku z czym nie promuje się tego, nie chwali się, prawda? Bo to jest. Dopiero jak się pojedzie gdzieś indziej i wróci, to widać, że tu naprawdę warto żyć i cieszyć się tym miejscem, w którym mieszkamy, w którym żyjemy. Lubimy utyskiwać niestety, prawda? I zauważyć takie jakieś negatywy. Na przykład Chełmiec, tak? Mieszkańcy Wałbrzycha widzą ten Chełmiec od dołu i nie wiedzą, co tam jest u góry. No widać jakąś antenę, coś, ale jest piękna wieża widokowa, piękne widoki na wszystkie strony. Jaki Wałbrzych jest śliczny właśnie z góry, z perspektywy Chełmca. A ilu mieszkańców Wałbrzycha było na Chełmcu? A nie wiem, czy 15%. Warto, naprawdę. Zapraszamy nie tylko na Chełmiec, ale także do Jugowic. Wszędzie, naprawdę, każdy zakątek, szczególnie tutaj, gdzie się coś dzieje. Dzisiaj jesteśmy akurat na Drezynach, prawda? Coś umiera, coś się rodzi. Umarła kolej, ta taka tradycyjna. Ale będzie kolej, reaktywacja. Ale powstały Drezyny i może właśnie tym Drezynom zachowano te tory, zachowano te wiadukty, a teraz jakby powstaje potrzeba odtworzenia kolei, głównie dla celów turystycznych. Proszę bardzo, infrastruktura jest, powstanie i kolej turystyczna.
To już wszystko w dzisiejszym wydaniu Teledziennika. Żegnam się z Państwem i do zobaczenia jutro.